Był przemarsz barwnego korowodu, msza dziękczynna i piękne dożynkowe korony. Za nami święto plonów w Jaworznie. To, co zaoferowaliśmy mieszkańcom w dniu dzisiejszym, to przede wszystkim powrót znowu i pokaz kultywowania tradycji, czyli tradycyjna msza święta, korowód właśnie. Mieszkańcy gminy Rudniki do święta plonów szykowali się przez cały rok, a ich zamiłowanie do wsi trzyma się mocno. Wieniec trzeba troszkę czasu poświęcić, naprawdę. Samo plecienie, samo wykładanie kwiatów, zbieranie, ale też ciężka praca. Widzę tą ciężką pracę rolników, niedocenioną. Pracę, która na pewno, można powiedzieć, zależy od pogody. Bo to jest jeden czynnik, który pozwala im pracować. Jest to naprawdę bardzo trudna praca. Musimy podziękować za to, co zebraliśmy i modlić się, aby w przyszłym roku nie było gorzej. Na uczestników czekała moc atrakcji. Przede wszystkim koncerty lokalnych zespołów ludowych oraz taneczne występy dzieci. Spotykaliśmy się, śpiewaliśmy, wybieraliśmy piosenki, które mamy zaśpiewać. No także było bardzo przyjemnie. Rolnicy mają raz w roku tylko święto, święto plonów, nic poza tym. Tak to pracują świątek i nie świątek. Przyszliśmy na dożynki, żeby pokazać swój piękny taniec. Tradycja świętowania zakończenia żniw trwa w Polsce od wieków. Jeżeli chodzi o kulturę, o folklor, to właśnie to jest coś, co my zostaliśmy obdarowani przez naszych rodziców, dziadków oraz ich rodziców. Także kultywujemy to. Jeżeli chodzi o same dożynki, oczywiście jest to wdzięczność, podziękowanie za plony, podziękowanie za owoc pracy rolników, gospodarzy. Dożynki to święto rolników, święto wioski i to jest bardzo ważne, bo rolnik ma za zadanie wyżywić nas wszystkich i można powiedzieć, że no, jest odpowiedzialny za to i my musimy szanować. Dożynki w Jaworznie przyciągnęły tłumy i potwierdziły, że tradycje związane z kulturą ludową będą pielęgnowane jeszcze przez wiele kolejnych pokoleń.